Chciałbym Państwu na zakończenie tych naszych studiów opowiedzieć nieco bardziej szczegółowo o pewnej dziedzinie w ramach psychologii, która nazywa się analizą behawioralną i która w moim poczuciu jest jedną z takich zasadniczych dziedzin, kierunków psychologii, która nastawiona jest na zmianę, na dokonywanie zmiany, modyfikacji, przy czym bardzo specyficznie chodzi o modyfikację zachowania. Zachowania ludzi przede wszystkim, oczywiście w różnych kontekstach społecznych, edukacyjnych, terapeutycznych. Oczywiście analiza behawioralna może być także stosowana do modyfikacji zachowania zwierząt, nie tylko ludzi. Bardziej szczegółowo to nie znaczy, że będzie to wyczerpujący wykład na temat analizy behawioralnej, bo jest to ogromna dziedzina wiedzy. W związku z tym chciałbym przedstawić Wam zarys najważniejszych jej zagadnień, wyjaśnić podstawowe nieporozumienia, jakie narosły wokół analizy behawioralnej, a szczególnie wokół radykalnego behawioryzmu Skinnera, który jest filozofią tego podejścia w psychologii. Przedstawić coś w rodzaju schematu postępowania analizy behawioralnej w sytuacji, gdy planowana, dokonywana jest modyfikacja czyjegoś zachowania w jakimkolwiek. Ten schemat jest wspólny, niezależnie od tego, w jakim kontekście rzecz ma miejsce. A na zakończenie pokazać Wam kilka źródeł poszukiwania dalszych informacji, bardziej szczegółowych źródeł, oczywiście w naszym ulubionym miejscu edukacyjnym, czyli w internecie, tak? W sieci te źródła będą dostępne. Analizę behawioralną można by zdefiniować jako dziedzinę, kierunek psychologii, w którym poszukuje się praw rządzących zachowaniem ludzi i zwierząt, po to, by później te prawa przekładać na procedury, które się w praktyce dają stosować do modyfikowania zachowania. Są pewne wątpliwości, czy mam pewne wątpliwości, szukając odpowiedniego określenia na analizę behawioralną, w tym sensie, czy jest to dziedzina, czy jest to kierunek psychologii, bo różnie te pojęcia są rozumiane. Kiedy byśmy przeglądali książki typu kierunki współczesnej psychologii, to tam oczywiście analizy behawioralnej jako takiej nie znajdziemy, natomiast znajdziemy odwołania do behawioryzmu, bardzo szeroko rozumianego i definiowanego jako kierunek psychologii właśnie, ale w kontekście mojego dzisiejszego wykładu behawioryzm będzie się bardziej łączył z filozofią pewną uprawiania nauki, z filozofią myślenia o człowieku, niż by kierunkiem działań wypływającym z tej filozofii, kierunkiem działań w bardzo wielu aspektach dotyczących wielu zachowań i funkcjonowania w organizacji, tak jak powiedziałem, w edukacji, w kontakcie z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, w bardzo wielu różnych aspektach tego funkcjonowania. Więc z takiego punktu widzenia może to jest bardziej dziedzina psychologii, a nie kierunek. Inna jeszcze wątpliwość, jaka się czasami pojawia, to czy w ogóle to jest psychologia, czy też być może jest to nauka bliższa biologii. Sam twórca analizy behawioralnej, Skinner, czasami w jednych ze swoich publikacji mówił o analizie behawioralnej jako właśnie kierunku czy dziedzinie psychologii, a w innych wspominał, że to bardziej bliskie jest biologii. Dla mnie jest to dziedzina psychologii bez wątpienia, ale ja podobnie jak Skinner i podobnie jak wielu innych badaczy, naukowców, traktuję psychologię jako naukę o zachowaniu ludzi,
o zachowaniu zwierząt. I w tym kontekście bez wątpienia analiza behawioralna jest częścią psychologii. Te podstawowe prawa, którymi zajmuje się analiza behawioralna, to na przykład takie znane wam pojęcia i zagadnienia, jak wzmacnianie pozytywne, wzmacnianie negatywne, różnicowanie, generalizacja, wzmacnianie sporadyczne i może nieco mniej znane ogólnie prawo dopasowania. Te prawa w analizie behawioralnej rozumiane są jako ogólne prawa przyrody. Powiedziałbym, że są to prawa traktowane podobnie jak prawa fizyki. I zwolennicy analizy behawioralnej powiedzieliby, że ignorowanie tych praw w sytuacji, gdy chcemy skutecznie zmieniać, modyfikować czyjeś zachowanie, można by porównać do zachowania, nie wiem, inżyniera, wizjonera, budowniczego mostu, który postanawia zrealizować swoje wizje, pomijając kompletnie prawa fizyki, które ogólnie są znane i które należałoby wziąć pod uwagę, wiedząc, jakie będzie obciążenie, przęseł mostu i tak dalej. Ale to wszystko nieważne, bo ja mam wizję, ja mam pomysł na to, jak ten most będzie wyglądał, a rzeczywistość jakoś się do tego być może dostosuje. Traktując prawa, wiadomo, co się z takim mostem ma szansę stać, ale jak to jest jakiś mały mostek, to niewykluczone, że się tak od razu nie załamie. No i czasami w różnych dziedzinach psychologii, gdy modyfikuje się zachowanie, czy naprawia się, pomaga się człowiekowi radzić sobie z jego w jego problemach, ignorując prawa uczenia, uzyskiwana jest jakaś zmiana przynajmniej. Ale powiedziałbym, że albo tak naprawdę ignorując te prawa, w gruncie rzeczy żeśmy je stosowali, albo ta zmiana wynika zupełnie z czegoś innego niż osoba modyfikująca zachowanie sądzi. Wzmocnienia pozytywne generalnie odnoszą się do wszystkich konsekwencji naszych działań, które w przyszłości sprawiają, że te działania pojawiają się częściej niż do tej pory, albo że właśnie po te działania w odpowiednim kontekście sięgamy. Wzmocnienia negatywne, warto ich nie mylić z pojęciem kary, bowiem wzmocnienie negatywne także skutkuje taką samą zmianą w zachowaniu jak wzmocnienie pozytywne, czyli nasileniem tego zachowania, tyle tylko, że mechanizm tutaj jest inny. Mianowicie wzmocnienie negatywne nasila zachowanie dlatego, iż to zachowanie pozwala uniknąć albo uciec od jakichś nieprzyjemnych konsekwencji, które by się pojawiły, gdybyśmy się w odpowiedniej sytuacji w ten właśnie sposób nie zachowali. W związku z tym w przyszłości, w podobnej sytuacji, właśnie w tego rodzaju zachowania raczej będziemy się angażować niż inne. Pojęcia różnicowania i generalizacji z kolei odnoszą się do takich prawidłowości, które pokazują, że stosując odpowiednie procedury uczenia w różnych kontekstach można uzyskać różne nasilenie zachowań wykonywanych przez ludzi czy zwierzęta. Z kolei generalizacja oznacza, że w różnych kontekstach to zachowanie bardzo jest do siebie podobne i występuje nie tylko w jakimś jednym specyficznym właśnie kontekście sytuacji, tylko w wielu różnych. I chciałbym zwrócić tutaj Państwa uwagę na to, że jest to troszkę inne rozumienie generalizacji niż to, do którego zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, myśląc o niej jako o czymś takim pasywnym, dziejącym się mimochodem, wtedy gdy uczymy się, że w określonej sytuacji to takie, a nie inne zachowania są skutecznymi zachowaniami. Dopóki się tego nie nauczymy, no to próbujemy wykonywać w tym kontekście różne formy zachowań. Czyli tak generalizujemy, ale to się poniekąd dzieje samo przez się. Natomiast w analizie behawioralnej generalizacja, o tym jeszcze będę mówił później, bardzo często traktowana jest jako zjawisko aktywne, a nie pasywne,
jako zjawisko, które programujemy. Jakby specjalnie tak dobieramy sposoby uczenia i sposoby modyfikowania zachowania, by uzyskać ten efekt generalizacji, by to, co się dzieje między terapeutą a pacjentem na przykład w jakiejś jednej kontekście, w miejscu, gdzie się odbywają te spotkania, mogło być później przeniesione również na sytuacje życiowe, na sytuacje poza kontekstem, w którym się terapia odbywa. Wzmacnianie sporadyczne odnosi się do faktu, iż nie każde nasze zachowanie zawsze musi być wzmocnione. Nie zawsze po nim muszą się pojawić pozytywne konsekwencje, by to zachowanie utrzymywało się, było ciągle obecne w repertuarze albo narastało, nasilało się. Okazuje się, i badania naukowe pokazują, że nazwijmy to nagrody wynikające z naszej aktywności, wystarczy, że pojawiają się co jakiś czas, po jakimś okresie działania naszego w odpowiedni sposób, by utrzymywać to działanie, co więcej, by to działanie jakby utrzymywało się niezależnie w gruncie rzeczy od pojawiania się tych wzmocnień, tych czynników, które to zachowanie utrzymują. No a prawo dopasowania z kolei jest w analizie behawioralnej traktowane jako jedno z takich zasadniczych praw przyrody, prawo, można powiedzieć, ilościowe, pozwalające na zobrazowanie zachowania ludzi i zwierząt w sytuacji dokonywania wyboru. Wtedy, gdy człowiek czy zwierzę nie ma jednej tylko możliwości, jednego sposobu działania w określonej sytuacji, tylko tych możliwości jest znacznie więcej i pomiędzy nimi należy dokonywać, czy można dokonywać wyboru. I okazuje się, że nie dzieje się to na drodze przypadku. Może i tak powiem, że początkowo to ma charakter przypadkowej i chaotycznej działalności, ale poprzez uczenie się, doświadczanie tego, że taki wybór kończy się takimi konsekwencjami, inny wybór innymi konsekwencjami, stopniowo zachowanie ludzi, ono myślę nas przede wszystkim tutaj interesuje, przestaje być chaotyczne i zaczyna być bardzo uporządkowane i daje się przedstawić bardzo prostą formułą matematyczną, o której nie będę dzisiaj opowiadał, ale generalnie ta formuła matematyczna i kwintesencją jest stwierdzenie, że częstość lub czas poświęcany określonej czynności w stosunku do innych czynności, które można by w tym samym czasie wykonywać, dopasowuje się do częstości wzmocnień, nagród, jeśli takiego pojęcia chcielibyśmy użyć, płynących z tej właśnie aktywności w stosunku do wszystkich wzmocnień, jakie w danym czasie można by uzyskać. Także jest to bardzo, jak widzicie, bardzo prosta zależność, ale jest niesamowicie ogólną zależnością. Badania tutaj robiono od ptaków, przez szczury, przez kozy domowe, przez świnie w zagrodach, kończąc oczywiście na naszych ulubionych ludziach w bardzo wielu różnych kontekstach, od śledzenia tego, co się na różnych monitorach pojawia w takiej zaaranżowanej jakby wieży kontrolnej, kontroli lotów, gdzie na jednym bądź drugim radarze pokazują się z różną częstością obiekty, samoloty, no i okazuje się, że badane osoby spoglądają na te różne radary właśnie w tej samej proporcji, co proporcja częstości pojawiania się na nich samolotów, czy nawet w sytuacji dyskusji, gdzie częstość zwracania się do określonej osoby w stosunku do tego, jak często zwracamy się do innych osób, dopasowuje się do częstości
wzmocnień, jakie nam daje ta osoba, czyli kontaktu, który podtrzymuje wtedy, gdy do niej się zwracamy, mówiąc, tak, ja też tak sądzę, albo to interesujące, w stosunku do tego, jak często inne osoby biorące udział w dyskusji gratyfikują nasze zwracanie się do nich. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo ogólna prawidłowość. Analiza behawioralna dzieli się na trzy działy. Na tak zwaną eksperymentalną analizę zachowania, na stosowaną analizę behawioralną oraz na pojęciową analizę behawioralną. I to jest podział wynikający z tych zadań analizy behawioralnej, o których wspominałem na samym początku. Bowiem eksperymentalna analiza zachowania poszukuje właśnie tych prawidłowości w badaniach naukowych, które w ramach niej są prowadzone i z udziałem ludzi, i z udziałem zwierząt. Z kolei stosowana analiza behawioralna to jest ta część, która zajmuje się wprowadzaniem w czyn tych praw, planowaniem strategii postępowania z ludźmi, wtedy gdy chcemy modyfikować, zmieniać ich zachowanie. I tutaj ten obszar działania analizy behawioralnej jest bardzo szeroki. W Polsce może być Państwu znany praktycznie z jednego podwórka, a mianowicie z terapii osób z autyzmem, bowiem podejście behawioralne jest bardzo wyraźnie obecne w tym właśnie aspekcie. Mamy ośrodki, bardzo prężnie działający ośrodek w Gdańsku, mamy ośrodki w Poznaniu i Krakowie pracujące właśnie metodami analizy behawioralnej. Powoli także zagnieżdża się analiza behawioralna w Warszawie. Natomiast na świecie i w ogóle potencjał stosowania analizy behawioralnej daleko wykracza poza zaburzenia rozwoju. Znajdziemy tak osoby pracujące w szpitalach, i to nie tylko pracujące z pacjentami, na przykład w szpitalach psychiatrycznych, ale także modyfikujących całą pracę administracji szpitala właśnie w duchu praw uczenia i prawidłowości, o których mówi analiza behawioralna. Znajdziemy miejsce w edukacji, no i w wielu innych obszarach. Pojęciowa analiza behawioralna, czy pojęciowa analiza zachowania z kolei, to jest, powiedziałbym, bardzo przyjemna część, nie tak pracochłonna jak badania eksperymentalne albo żmudna praca z pacjentami, bowiem to jest bliskie psychologii, jaką znamy z Freuda i z różnych ujęć innych, gdzie badacz sobie siedzi przy kominku z koniaczkiem i cygarem i rozważa różne filozoficzne aspekty tego podejścia, zastanawia się, porównuje z innymi dziedzinami psychologii, jak pamięć tam jest widziana w psychologii poznawczej, a jak my ją widzimy. No, temu podobnymi zagadnieniami tutaj badacze się zajmują w ramach pojęciowej analizy zachowania. Tak jak wspomniałem, analiza behawioralna jest kierunkiem czy dziedziną psychologii, natomiast i nie powinna być traktowana ona jako taka, jako filozofia nauki, bowiem filozofią nauki analizy behawioralnej jest bardzo konkretna postać behawioryzmu. Behawioryzm nie jest bynajmniej monolitem i jakimś jednym kierunkiem, w którym wszyscy jego przedstawiciele ze sobą we wszystkim się zgadzają. Jest tak samo porozbijany na różne szkoły, jak pewnie wszystkie inne kierunki. A w tym konkretnym przypadku chodzi o radykalny behawioryzm Skinnera, rozwijany na początku XX wieku, no i ta myśl cały czas jest obecna. To też na to chciałbym zwrócić uwagę, że nie jest to tak, że radykalny behawioryzm Skinnera skończył się ze śmiercią Skinnera, co wcale nie byłoby znowu takie pesymistyczne, zważywszy, że zmarł w 90 roku, więc tak nie tak dawno, chociaż wszędzie przeczytamy, że jest to historia psychologii, która się kończy na przełomie lat 50. i 60. w momencie wybuchu tak zwanej rewolucji poznawczej, która dla
psychologów o orientacji behawioralnej, mówiąc między nami, jest krokiem wstecz, jeśli chodzi o rozwój psychologii, powrotem do psychologii zdroworozsądkowej, najdelikatniej rzecz ujmując. Inna sprawa, że ten radykalny behawioryzm Skinnera nie jest jakby powszechnie akceptowanym sposobem myślenia o psychologii, o człowieku i o zachowaniu. Za chwilę zestawię kilka takich najbardziej typowych wątpliwości, jakie rodzi wśród osób, które się nim zajmują krytycznie zwłaszcza, ale absolutnie nie ma żadnej konieczności, by być wyznawcą radykalnego behawioryzmu i zgadzać się na przykład z podstawowym stwierdzeniem o determinizmie ludzkiego zachowania, by stosować prawa, które odkrywa eksperymentalna analiza zachowania i których skuteczność w działaniu pokazuje behawioralna, ta stosowana część analizy behawioralnej. Jakie są te podstawowe nieporozumienia, które narosły przez lata lektur książek, także w Polsce, napisanych przez wielkie nazwiska naszej krajowej, a może i zagranicznej psychologii? Chyba podstawowa wątpliwość dotyczy zwykle problemu determinizmu i wolnej woli, bowiem w analizie behawioralnej i w radykalnym behawioryzmie Skinnera mówi się o tym, iż jedyny sens poszukiwania prawidłowości zachowania, za którym to poszukiwaniem miałoby iść skuteczne zmienianie zachowania, to przyjęcie założenia o tym, że tym zachowaniem rządzą prawa właśnie, a zatem, że jest ono zdeterminowane działaniem tych praw. Natomiast stoi to w silnej sprzeczności z podstawowymi dogmatami związanymi z pojęciem wolnej woli. Zaznaczam, że podstawowymi dogmatami, ponieważ są takie ujęcia wolnej woli, które aż tak silnie z tym rozumieniem determinizmu się nie kłócą. Oczywiście można też powiedzieć, że i determinizm to nie jest jeden tylko sposób myślenia. Tak? Można znaleźć bardzo wiele różnych rodzajów determinizmu, o różnym nasileniu tego przekonania o tym, że wszystko jest zdeterminowane, albo tylko ogólnie rzeczy są zdeterminowane, natomiast analizując bardzo specyficzne jakieś aspekty działania, to spotykamy tam, mamy do czynienia z bardziej już chaotycznym zachowaniem. Niemniej to jest, myślę, podstawowy punkt niezgody. Determinizm, a wolna wola w tym, co robię. Robię dlatego, że chcę coś zrobić i nie chcę akceptować, iż tak naprawdę to moje poczucie, że robię coś, bo tak chcę, jest tylko złudzeniem, jakby mówił radykalny behawioryzm, bo tak naprawdę to, co robię, wynika z historii moich doświadczeń, z tego, co działo się ze mną do tej pory i w gruncie rzeczy z takim bagażem doświadczeń to ja inaczej się zachować w danej sytuacji nie mogę. Geny i środowisko, a umysł to jest kolejny punkt niezgody. W analizie behawioralnej geny i środowisko odnoszą się bez wątpienia do grupy absolutnie podstawowych determinant zachowania. Mówi się o tym, że część naszego sposobu funkcjonowania zdeterminowana jest genetycznie, jest biologicznie zakodowana, natomiast druga grupa czynników, które kształtują nasze zachowanie, no to właśnie to środowisko, nasze doświadczenia ze środowiskiem, to czegośmy się o tym środowisku nauczyli. Natomiast jakby reszta psychologii bardziej jest skłonna mówić, iż źródło naszych zachowań, powody naszych zachowań mają miejsce w umyśle, jakkolwiek byśmy go rozumieli i gdziekolwiek byśmy go lokowali.
W najgorszym przypadku ten umysł traktowany jest na wzór homunculusa, jakiegoś człowieczka, który gdzieś tam sobie w głowie siedzi. Teraz już szczęśliwie przynajmniej wszyscy się zgadzają, że to w mózgu, a nie gdzieś tam indziej. Chociaż i to jest daleko idące uproszczenie. W każdym razie w tym mózgu ktoś podejmuje jakieś decyzje, które później wyznaczają sposób naszego funkcjonowania. Tak? W analizie behawioralnej człowiek traktowany jest jako całość. Tak? Umysł i działanie to jest jedność. To się wiąże z zachowaniem jako podstawowym obiektem zainteresowania, a hipotetycznymi mechanizmami zachowania, których poszukuje się w innych dziedzinach psychologii. Nawet w niektórych dziedzinach, które bylibyśmy skłonni na pierwszy rzut oka traktować jako behawiorystyczne podejście. Wtedy tak naprawdę mówimy o tak zwanym behawioryzmie metodologicznym. Behawioryzm metodologiczny to jest taki rodzaj behawioryzmu, który mówi, że owszem, trzeba badać zachowanie. Wszystkie aspekty ludzkiego działania muszą mieć behawioralne definicje, takie wskaźniki, które da się bardzo rzetelnie zmierzyć. Tyle tylko, że zbieramy informacje o tych wskaźnikach po to, by na ich podstawie wnosić o tych hipotetycznych mechanizmach zachowania. Czyli tak naprawdę badamy te hipotetyczne mechanizmy zachowania, tak naprawdę to badamy zachowanie, ale tylko po to, by na podstawie tych wskaźników behawioralnych wnosić o tym, co tam się w mózgu może dziać. I stąd jak weźmiecie Państwo książki do psychologii poznawczej, pamięci, rozdziały o procesach uwagi, przekartkujecie, to co znajdziecie? 150 różnych modeli, jak 150 różnych badaczy wyobraża sobie organizację procesów uwagi, tych właśnie hipotetycznych modeli, które się dzieją gdzieś tam w umyśle oczywiście. Behawioryzmowi zarzucane jest często to, że traktuje człowieka jako bezmyślny automat reagujący na bodźce ze środowiska w taki sposób bezrozumny zupełnie. Że właśnie człowiek jako istota zewnątrz sterowna, że z takim pojęciem mieliście nieszczęście się spotkać. Jest to być może zasadna krytyka behawioryzmu, bardzo wczesnego behawioryzmu watsonowskiego i generalnie behawioryzmu określanego jako psychologia bodźca reakcji, gdzie rzeczywiście próbowano wyjaśniać zachowanie człowieka poprzez znalezienie bodźców wyzwalających określone rodzaje zachowań i tylko i w ten sposób poszukując przyczyn ludzkiego zachowania. W radykalnym behawioryzmie to, co kształtuje nasze zachowanie, tak jak się rozumie kształtowanie naszego zachowania, to przede wszystkim konsekwencje naszych działań, czyli to, jakie zmiany w środowisku nasze zachowanie wywołuje. I nie sposób uciec od stwierdzenia, że człowiek tutaj ma ogromną siłę sprawczą, bo człowiek swoją działalnością, swoją aktywnością to środowisko zmienia. Ale to prawda, że środowisko, te zmiany, które wywołuje w środowisku, wpływają zwrotnie na niego. Więc mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z interakcją człowieka i środowiska. Człowiek zmienia środowisko, ale jeśli w tym środowisku pod wpływem naszego działania pojawiają się dla nas korzystne zmiany, no to zmienia nas, zmienia nasze działanie później w tym środowisku, bo ono staje się ukierunkowane dalej na właśnie dokonywanie tych pozytywnych zmian. No i ostatni element z tych najważniejszych dyskusyjnych problemów to myślenie i uczucia, a czarna skrzynka. Behawioryzm radykalny i postać Skinnera często łączy się z takim pojęciem właśnie czarnej skrzynki, gdzie ważne jest wejście i wyjście wyłącznie, natomiast kompletnie ignoruje się to, co się dzieje wewnątrz człowieka. Niekiedy nawet niektórzy krytycy byliby skłonni powiedzieć, że behawioryzm utrzymuje, iż nic się tam nie dzieje.
co znowu jest szalenie dalekie od prawdy, tak jak już Skinner, nie mówiąc o tym, jak w tej chwili w analizie behawioralnej rzecz jest traktowana, mówił o tym, iż oczywiście, że człowiek myśli, oczywiście, że człowiek ma uczucia, że zwierzęta mają emocje. A tyle tylko, że nie powinniśmy traktować tego, co się dzieje tam właśnie wewnątrz, jako wyjaśniania, jako przyczyn wyjaśniających nasze zachowania zewnętrzne. Zachowania tam zostały podzielone przez Skinnera na dwie grupy, na zachowania zewnętrzne i wewnętrzne, prywatne i publiczne. Zachowania zewnętrzne, czyli publiczne, to są te, które każdy jest w stanie zaobserwować u nas. Natomiast zachowania prywatne, wewnętrzne, to są te, które tylko my obserwujemy, bo w nas one się dzieją i to będą nasze myśli i tak dalej. A radykalne ujęcie Skinnera tych procesów polega na tym, że traktuje je na równi z innymi zachowaniami i mówi, iż podlegają one prawom uczenia, tak samo jak i wszystkie inne nasze zachowania i wymagają wyjaśnień, tak samo jak i inne nasze zachowania. Przyjrzyjmy się teraz w analizie behawioralnej, podejściu analizy behawioralnej do modyfikacji zachowania, analizując podstawowe kroki, jakie analiza behawioralna podejmuje wtedy, gdy ma na celu tęże właśnie modyfikację.